Na naszym kanale wiele powiedzieliśmy już na temat papieża Franciszka, jego sposobie zarządzania Kościołem, który jest destrukcyjny dla wiary. Wielokrotnie łączyliśmy liczne działania papieża Franciszka, jego wypowiedzi z filozofią modernistów, przeciwko czemu papieże pisali encykliki przed Soborem, a modernizm piętnowano jako jedną z najniebezpieczniejszych herezji. Tym razem jednak postanowiłam przybliżyć Wam pewne dziwne, tajemnicze zjawisko, które miało miejsce na początku XX wieku, o którym wydaje się, że powszechnie zapomniano, a które to wydarzenie zdało się krzyczeć, że samo piekło dało wówczas znać światu, jak wielką moc ma ono dziś. W kościele. Zapraszam. Ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Standardowo przypominam o kliknięciu łapki w górę, skomentowaniu naszego filmiku i kliknięcia przycisku z subskrypcją, dzięki czemu będziesz otrzymywał powiadomienia o wszystkich naszych materiałach, jakie zamieszczamy na naszym kanale. Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie, jakie od Was otrzymaliśmy, zarówno dobrym słowem, jak też wsparcie modlitewne i finansowe. Prawdopodobnie nie zdajecie sobie nawet sprawy z tego, jak wielka jest to dla nas pomoc. I przypominamy o tym, że tego wsparcia dalej potrzebujemy i że można go udzielić nawet w drobnej formie, jednorazową wpłatą, bez podawania danych przez portal TIPLI, lub jeśli ktoś chce nas wspierać na stałe, to może również to uczynić przez portal Patronite. I przechodzę już do tematu. Podejrzewam, że większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest zgubna herezja modernizmu. Tutaj tylko krótkie przypomnienie. Modernizm jest y, oczywiście bardzo złożoną herezją i w różnych dziedzinach reprezentuje różne postawy intelektualne. Tutaj mówimy o tym, co modernizm zakłada w kwestii wiary. Modernizm zakłada błędnie, że religia jako taka jest zewnętrznym wyrazem wewnętrznego uczucia religijnego. Stoi to w sprzeczności z faktem, że religia nie pochodzi z wewnętrznego uczucia, ale pochodzi z objawienia Bożego. To nie wewnątrz ludzkich uczuć narodziła się religia katolicka, ale całe objawienie Boże zostało nam przekazane przez Boga. Tak o cechach modernizmu pisał biskup Władysław Krynicki na początku XX wieku. Jedną z jego cech jest opieranie pewności istnienia Boga na pochodzącym z uczucia religijnego instynkcie, czyli na bezpośrednim osobistym doświadczeniu. Stawianie na równi wszystkich religii na tej zasadzie, że źródłem wszystkich jest religijne uczucie i że we wszystkich formuły, czyli symbole są zastosowane do religijnego uczucia wierzących. Mając tę świadomość, co w kwestii wiary zakłada potępiony przez Kościół modernizm, przypomnijmy sobie tylko, co powiedział papież Franciszek na nie tak dawnym spotkaniu w Singapurze. Na forum międzyreligijnym, w przemówieniu do młodzieży, powiedział tak. Jedną z rzeczy, która najbardziej zaimponowała mi w Was, młodych ludziach, jest zdolność do dialogu międzyreligijnego. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli zaczynasz się kłócić: Moja religia jest ważniejsza od Twojej, moja jest prawdziwa, Twoja nie jest prawdziwa, to dokąd to prowadzi? Dokąd? Niech ktoś odpowie: Dokąd? Ktoś odpowiada: Do zniszczenia. Tak to jest. Tu uwaga: wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Są jak różne języki, różne wyrażenia, aby tam. Dotrzeć. Dość wyraźnie widać już tak naprawdę z samej tej wypowiedzi, że papież Franciszek posługuje się, chcąc nie chcąc, filozofią modernistyczną. Wyraźnie mówi o tym, że wszyscy mamy tego samego Boga, a każda religia jest drogą, jest formą do wyrażenia tego Boga. A w tym momencie chciałabym Wam przedstawić historię pewnej zakonnicy, która miała nadzwyczajne doświadczenie pewnego bliskiego kontaktu z piekłem i spróbujcie sobie połączyć jej przekaz, jaki ona otrzymała właśnie z otchłani piekielnej, z tym, co mówi papież Franciszek i co dzieje się dziś w kościele. Myślę, że wielu z Was może się zaskoczyć. Wśród zapisków pozostawionych przez młodą osobę o imieniu Klara, która zmarła w pewnym klasztorze jako zakonnica, znaleziono następujące zeznanie. Zaznaczę tutaj tylko, że nie jest to Przypadkowy tekst, ale pochodzi on z amerykańskiego miesięcznika Róże Maryi, wydanego w kwietniu 1950 roku. Tekst był przedrukowany z oryginału niemieckiego, który otrzymał pozwolenie władzy duchownej. I posłuchajcie teraz zeznania siostry Klary. Miałam przyjaciółkę. Pracowałyśmy razem w firmie handlowej w Monachium. Nasze relacje były raczej koleżeńskie, nie była to przyjaźń w, w ścisłym znaczeniu tego słowa. Gdy Anna wyszła za mąż, nie widziałam się z nią już nigdy więcej. Niezbyt odczułam jej brak, gdy po ślubie przeniosła się do dzielnicy mieszkaniowej dość odległej od mojego miejsca zamieszkania. Na jesieni 1937 roku, gdy spędzałam wakacje nad jeziorem Garda, otrzymałam od mojej mamy pod koniec drugiego tygodnia września następującą wiadomość: Wyobraź sobie, Ania N. Nie żyje. Zginęła w wypadku samochodowym. Pochowano ją wczoraj na cmentarzu w Waldfriedhof. Ta wiadomość mną wstrząsnęła. Wiedziałam, że Anna nie była zbyt religijna. Czy była przygotowana, gdy Bóg ją nagle wezwał? Następnego dnia rano wysłuchałam mszy świętej za jej duszę odprawianą w kaplicy pensjonatu sióstr, gdzie przebywałam modląc się za spoczynek jej duszy. Ofiarowałam też za nią komunię świętą, lecz cały dzień czułam jakiś wewnętrzny niepokój, który wzrastał w miarę, jak zbliżał się wieczór. W nocy zapadłam w niespokojny sen, z którego przebudziłam się jakby na skutek głośnego stukania. Zapaliłam światło. Dalej yy, siostra opisuje tutaj różne dziwne dźwięki, jakie słyszała. I nagle oprócz stukania doszedł do mych uszu pod dźwięk podobny do tego, jaki czynił mój pracodawca, gdy był w złym humorze, ciskając ze złością nieprzyjemny list na swoje biurko. Zastanawiałam się przez chwilę, czy nie wstać, ale ostatecznie powiedziałam sobie nonsens. To tylko skutek poruszonej tragiczną śmiercią wyobraźni. Odwróciłam się, zmówiłam kilka ojczynarz za biedne dusze w czyśćcu cierpiące i ponownie zasnęłam. Dalej siostra opisuje, że właśnie wtedy, gdy zasnęła, przeżyła pewien sen. W tym śnie nastąpiła na plik luźnych kartek. Stwierdziła, że brakowało tam podpisu, ale nie miała żadnej wątpliwości, że jest to charakter pisma, który należy do jej wcześniej wspomnianej przyjaciółki, Anny. Dalej w zeznaniu siostry czytamy, podaję tutaj słowo w słowo całą treść listu, tak jak go czytałam we śnie. Dalej dowiadujemy się, że ów list napisała właśnie wspomniana przyjaciółka. Zaczęła go od słów, nie módl się za mnie, jestem potępiona. Cały list jest dość długi. Opisała ona w nim swój stan duszy jako potępionej oraz to, co dla nas najistotniejsze, swoją drogę do tego potępienia. Przytoczę Wam tutaj najważniejszy tego listu fragment. Mimo tego, że oddalałam się stale od Boga, On wciąż podążał za mną. Sama też torowałam drogę łasce przez dobre uczynki, które dzięki naturalnej skłonności mojego usposobienia nierzadko spełniałam. Niekiedy Bóg ściągnął mnie do kościoła, odczuwałam tam coś w rodzaju tęsknoty za domem. W czasie, gdy po całym dniu spędzonym w pracy biurowej opiekowałam się moją chorą matką i rzeczywiście poświęcałam się dla niej w pewnej mierze, wówczas odczuwałam bardzo mocno owe natchnienia pociągające mnie do Boga. Pewnego razu, w kaplicy szpitalnej, do której zaciągnęłaś mnie podczas poobiedniej przerwy, zostałam tak przyciśnięta działaniem łaski Bożej, że tylko jednego kroku brakowało do mojego nawrócenia. Rozpłakałam się. Lecz przywiązanie do świata znów podniosło głowę i wyrzuciło precz, łaskę, i tak ziarno padło między ciernie. I szczególnie wsłuchajcie się w słowa, które zaczynają się od tego momentu. Przez przyjęcie opinii, że religia jest tylko kwestią uczuć, jak mnie zawsze przekonywano w biurze, zmarnowałam te chwile łaski. Podobnie jak wiele innych łask wcześniej. Pewnego razu zgromiłaś mnie za niedbałe dygnięcie, zamiast pełnego czci przyklęknięcia przed ołtarzem w kościele. Nazwałaś to lenistwem. Nie podejrzewałaś, że już wtedy w ogóle nie wierzyłam w prawdziwą obecność Chrystusa w najświętszym sakramencie. Wierzę w nią teraz, ale tylko czysto naturalnie, tak jak się wierzy w nadejście burzy po dostrzegalnych jej oznakach i skutkach. W międzyczasie dostosowałam religię do moich własnych upodobań. Przyjęłam punkt widzenia, jaki panował wśród nas w biurze, że po śmierci dusza przechodzi w inną istotę żyjącą, wędrując w ten sposób bez końca w nawiasie reinkarnacja. Rozwiązywało to przejmującą mnie kwestię, napełniającą lękiem, kwestię tamtego świata i neutralizowało jej wpływ na mnie. Zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób w tym przytoczonym przeze mnie przed chwilą fragmencie Autorka opisuje, jak zbawienny wpływ prawdy objawionej został zneutralizowany przez pozornie przyjazne człowiekowi mrzonki o reinkarnacji. Przez to, że ona miała jakieś tam swoje własne wyobrażenie na temat życia po śmierci, ukierunkowane jeszcze bardziej przez jej. Uczucie lęku wobec prawdy, tylko jeszcze bardziej pogrążała się w przebywaniu z dala od łaski Bożej, która stale pociągała ją do tej prawdy. Nawet przez lęk o śmierci, ale pociągała. Gdyby ona się temu lękowi poddała ze względu na to, że wiedziałaby, że to jest właśnie prawda objawiona, prawdopodobnie dziś byłaby w niebie lub w czyśćcu z nadzieją na niebo. Wobec takich zagrożeń, które dziś są jeszcze bardziej rozpowszechnione, co robi papież Franciszek? Jeszcze bardziej zachęca do tego, żeby. Niezależnie od tego jaką religię się wyznaje, niezależnie od tego jakie mamy wyobrażenie na temat Boga, na temat życia po śmierci, żeby w tym tkwić. Papież Franciszek odbiera ludziom prawo do prawdy, która jako jedyna prowadzi do zbawienia. Wszystkie tego typu nastroje, sposoby myślenia, które towarzyszyły tej potępionej duszy za życia, papież Franciszek jeszcze bardziej utwierdza swoim podejściem, swoim działaniem, swoją filozofią, która chcąc nie chcąc jest modernistyczna. I co gorsza, nie wiemy o tym. Może kiedyś się dowiemy, jak wiele ludzi zostało przez papieża Franciszka właśnie w ten sposób, co ta dziewczyna, skrzywdzonych. Nie wiemy, jak wielu ludzi przez właśnie relatywizowanie prawdy, przez liberalizowanie zasad prawa Bożego, papież Franciszek oddalił od Boga. A niestety, to, co dzieje się dookoła nas, każe nam stwierdzić, że takich przypadków może być dużo. Dalej w tym liście autorka pisze. Dlaczego nie przypomniałaś mi przypowieści o bogaczu i łazarzu, o których Chrystus mówi, że natychmiast po śmierci jeden poszedł do piekła, a drugi do nieba? Lecz cóż byś tym osiągnęła? Nic więcej ponad to, co uzyskałaś przez inne twoje świętoszkowate pogawędki ze mną. Stopniowo sama sobie tworzyłam Boga, odpowiadającego mojej wyobraźni, obdarzonego dostatecznie odpowiednimi przymiotami, by go nazwać Bogiem, a wystarczająco odległego, żeby czuć się zwolnioną od jakichkolwiek obowiązków wobec Niego. Ten Bóg, nie obiecywał mi żadnego nieba, ale też nie mógł ukarać piekłem. Zostawiłam go samemu sobie. Z łatwością przyjmujemy to, w co lubimy wierzyć. Z biegiem czasu utwierdzałam się w wymyślonej przeze mnie religii. Tak łatwo się z nią żyło. Jedna tylko rzecz mogła wyrwać mnie z tego stanu ciężkie i długotrwałe cierpienie. Lecz to cierpienie nie nadeszło. Czy rozumiesz teraz znaczenie powiedzenia: Kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje? Nauka Kościoła potępiając modernizm z całym tym jego podejściem, że każdy może wyznawać swoją religię, bo tak naprawdę wszyscy, wszystkie te religie prowadzą do Boga, dobrze wiedział co robi. Kościół nie potępił modernizmu tylko z jakiejś zewnętrznej sprzeczności z nauką Chrystusa. Nauka Chrystusa jest objawiona, co znaczy, że ma ona bezpośredni związek z naszym życiem duszy. Kościół potępiając modernizm doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak wielkie spustoszenie sieje on w duszach. Kościół zawsze doskonale zdawał sobie z tego sprawę, jak kwestią niezwykle ważną, niezwykle ważną, najważniejszą, jaką on ma do zrobienia, jest to, żeby mówić ludziom prawdę o religii objawionej, żeby przekazywać ludziom to, że tylko religia katolicka została założona przez Boga i przez niego przekazana. Tak czynił Kościół przez wszystkie wieki, tak czynili wszyscy święci. Na tym fundamencie został utworzony cały dorobek nauki Ojców Kościoła i Doktorów Kościoła. I biorąc pod uwagę wszystko, co przekazałam Wam w tym filmiku, należy niestety stwierdzić, że wielu dzisiejszych hierarchów kościelnych, na czele z niestety papieżem Franciszkiem, pluje i depcze wszystko to, co Kościół miał w największym poważaniu przez wszystkie wieki. Jeśli wśród naszych widzów były jeszcze osoby, które wierzyły w to, że Podejście, jakie prezentuje dziś papież Franciszek, nie jest destrukcyjne dla wiary i dla zbawienia dusz, to mam nadzieję, że po tym odcinku się zreflektuje. Jeśli chcielibyście usłyszeć całe zeznanie tej siostry i usłyszeć całą historię potępionej duszy Anny, dajcie znać w komentarzu. Zarówno samą tę historię, jak też wiele innych historii dotyczących piekła, możecie znaleźć w książce wydawnictwa Rosa Mystica pod tytułem Płacz i zgrzytanie zębów. Biblia, kościół i mistycy opiekle. Zachęcam do napisania w tym momencie w komentarzu, prawda katolicka jest jedna. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.